Fame. Bez dwóch zdań, przez lata najlepszy klan na całym świecie w grze World of Tanks. Klan, który w szczycie formy był w stanie rywalizować i wygrywać z klanami z Rosji. Do tego klan, który na scenie europejskiej osiągnął wszystko, co tylko się dało. Dziś praktycznie nie istnieje, nie reprezentuje żadnej wartości bojowej. A skład klanu liczy zaledwie 6 graczy, z czego jedno konto to konto dowódcy, a reszta. Nie gra w ogóle w OTA. Zobaczcie, z 30 dni, zero bitew. Także sytuacja bardzo nieciekawa. No i spokojnie można powiedzieć, że klan tak naprawdę umarł. Jak to się stało, jak do tego doszło, o tym sobie dziś powiemy. Powiemy także o tym, które klany wskoczyły na miejsce Fejmu, bo są dwa, które rywalizują teraz o miano najlepszego na scenie europejskiej. Zacznę może od tego, że to nie jest taka prosta historia. Ten upadek, rozpad Fejmu. Trwa tak naprawdę już od paru dobrych tygodni, i to jest kwestia wielu decyzji. Wiecie o tym, że często klanu upadają, bo dowódca stwierdza, słuchajcie, od dziś nie mam już czasu, przejdźcie lepiej do innego kranu. Albo słuchajcie, kranowicze, odchodzimy do innego kranu, bo tu jest źle, albo coś tam, co nie? Albo od dziś. Wszyscy przestajemy grać w ota, bo nam się nie podoba, a nara. Są różne decyzje, które sprawiają, że kanał upadają. Tutaj sytuacja była ciutkę inna. Problemem był dowódca Dakizor. Wiecie o tym, że był to dość specyficzny dowódca. Wciąż jest, tylko że w innym klanie już. Troszeczkę spoileruję, ponieważ jest to dowódca mega utalentowany. Mega wiedza, mega umiejętności, dowodzenia własne. Ale jest to okupione pewną wadą. Jest bardzo... Nerwowy, bardzo się denerwuje przy grze, często krzyczy, przeklina i tak dalej. To nie każdemu się podoba. Szczególnie taka toksyczność przez wiele miesięcy może się udzielać graczom, i to sprawia, no, że w końcu nie możemy tego dłużej znieść. I tak właśnie było w tej sytuacji. Po prostu gracz już ten za bardzo sprawiał problemy klonowiczom, i nie mogli go dłużej znieść. Musieli zmienić środowisko. Jak to wyglądało w praktyce? Zobaczcie sami. But we are losing this side again. Because no. we fucking five monkeys driving to the fucking oh. riverside! What is this shit? What the fuck guys man? Six tanks here! Why the fuck do you not know, run? You're the furthest fucking away time! What the fuck you gonna think you're gonna do against nine fucking opponents? Magically kill them all? Are you actually fucking no. retarded daily? Fucking German superstar man Teraz pomnóż to przez kilka miesięcy gry i zrozumiesz co musieli znosić Klanowicze. Efekt był taki, że 9 września wielu graczy topowych opuściło klan, w tym polski Papa Pawian, Decha, Kamil, no i kilku jeszcze innych bardzo utalentowanych jest Veil, vale, słuchajcie, jest Majostra, który obecnie dowodzi w Rojcach, do których sobie teraz przejdziemy. Gdzie przeszli ci najlepsi gracze z fame, którzy odeszli, którzy nie mogli dalej znieść dowódcy? Właśnie do klanu Rojc. Zapytacie, co to za klan? Skąd oni się wzięli? Zacznę może od tego, że to nie jest taki klan, który nagle został stworzony. To jest próba przerobienia klanu. Na razie działa, zobaczymy jak długo. Jest to zdecydowanie jeden z najlepszych klanów na serwerze europejskim. Jak to się stało, że ten klan tutaj funkcjonuje? To jest słuchajcie, byłe Omni. Wiecie o tym, że jak zakładasz nowy klan, no to trzeba budować twierdze i budynki i to wszystko jest takie wiadomo męczące. Nie chce się wielu graczom, szczególnie tym najlepszym, którzy nie mają aż tak dużo czasu, więc lepiej jest przyjąć inny klan i z tego klanu stworzyć nowy super silny. I tak tutaj po prostu zrobiono. Przyjęto inny klan, który miał słabą sytuację i... Mamy wszystko pięknie rozbudowane, mamy duże bonusy i też ta twierdza jest w fajnym stanie. Także to jest było Oni, teraz mamy ROJCY. Jak wygląda sytuacja w tym klanie? Słuchajcie, sytuacja wygląda tak, że mamy klan oczywiście międzynarodowy, wymogi są bardzo duże, no i grają tutaj naprawdę świetni gracze. Ale nie sami wybitni, najlepsi, elitarni czołgiści, kiedy ten klan był przerabiany, założenie było takie, że będą tu grali tylko najlepsi z najlepszych. Ci, co porządkowo odeszli z fejmu, stanowili trzon składu. To była, słuchajcie, niezastąpiona ekipa, która dogadywała się bez słów, a część fejmu, to wiadomo, była też część taka nowsza, która nie do końca była zgrana, która też nie ma aż tak dobrych umiejętności, nie grała wywota zawodowo, bo wiecie, grać wywota bardzo dobrze, a grać zawodowo, to jest jednak różnica. No i w tym momencie ten liczy 90 graczy, 90 graczy, i tu nie ma samych najlepszych. najlepszych. Są bardzo dobrze, ale to już nie jest takie cudenko, jakie było na początku. No ale dobra, multi. Po co nam teraz o tym opowiadasz? O co chodzi w tej historii? Gadasz o jakimś nowym klanie, który podobno jest bardzo dobry, a miałeś nawijać o upadku Fejmu? Gadam o tym, ponieważ jest to bardzo ważne w tej historii. Nieprzypadkowo jest tutaj teraz 90 graczy, wcześniej było 30-40, tych najbardziej elitarnych. Musicie wiedzieć, że. Ci najbardziej elitarni bili Fejmowicze, tłukli się z Fejmem, ponieważ Fame w momencie odejścia tych kilkudziesięciu graczy nie przestał grać, dalej sobie funkcjonował. Był podtrzymywany przy życiu, powiem nawet więcej: wielu graczy nowych dołączyło do Fejmu i pod dowództwem tego takiego Zora, który tak krzyczał, grało i rywalizowało z Roit. Kto okazał się lepszy w tej batalii? Po wielu starciach można spokojnie powiedzieć, że Rojc prawie zawsze wychodziło zwycięsko. Były co prawda pojedyncze wpadki, ale Rojc ogólnie, ten bardziej elitarny klan, dawał radę i był lepszy. W związku z tym można było powiedzieć, że mamy nowego lidera na serwerze europejskim. Ale nadeszły starć na mapie globalnej. A wyjdzie o tym, że tam liczy się jednak nie tylko jakość, ale również liczebność. Nie możesz mieć 20-30 graczy, bo bitew często jest parę i musisz mieć wiadomo kilka składów, a już na pewno co najmniej dwa, w tamtym momencie byli w stanie wystawić jeden pełny skład, więc to było za mało. Dlatego musieli się wzmocnić, stracić na elitarności, ale pozyskać innych też jednak bardzo dobrych graczy. Część odeszła na przykład z Fejmu. I w pewnym momencie, oczywiście tej rywalizacji było wiadomo o tym, że gracze z Fejmu. No, myślą sobie tak: mamy tutaj dalej być, grać z tym gościem, co krzyczy, albo przejdziemy do tego klanu, który jest mega kozak teraz i. wygrywa z nami! Decyzja była prosta: Rojcy się wzmacniały, a Fame tracił po raz kolejny graczy. W pewnym momencie dowódca Fejmu Takizer uznał, że to już nie ma sensu, i po prostu odpuścił temat. Przestał interesować się klanem i zrezygnował z pobytu w tym klanie. Także to jest tak naprawdę moment, kiedy Fame już całkowicie umiera, ale no jak sam widzicie historia jest nieco dłuższa i to było też tak, że gdyby rojcy się nie wzmacniały to może Fejm by dzisiaj dalej istniał. W tym momencie, oprócz tego, że dowódca Fejmu przeszedł do czesko-słowackiego kranu CSA, co jest ciekawostką, to jeszcze gracze byli Fejmowicze teraz grają w rojcach, także można powiedzieć, że duża część graczy z Fejmu po prostu obecnie gra w rojcach. Rojcy są nowym fejmem. Co jest trochę śmieszne, prawda? Wystarczyło jednego gracza wykluczyć i mielibyśmy to samo, a fejm dalej by istniał. No może nie do końca to jest aż tak proste, ale sens można w ten sposób przedstawić. Także... Tak to, moi drodzy, wygląda. Ciekawa historia, co nie? Ciekawa. To pokazuje, jak wiele może się wydarzyć przez jednego gracza. No i na koniec jeszcze chcę powiedzieć, jakie kraje są teraz najsilniejsze w wywocie na scenie europejskiej. Mamy oczywiście Rojcy... Średni WN300, no, wymagania kosmiczne, wiadomo, wiadomo. I drugi klan czesko-słowacki CSA. I tutaj właśnie gra też ten dogwódca, taki Izor. Zobaczymy, jak będą wyglądały starcie tych dwóch klanów na dzień dzisiejszy. No, to jest bardzo wyrównana walka. Nie można powiedzieć, że któryś jest dużo lepszy albo dużo gorszy. Trzeci taki klan, który też walczy o tytuł y, najlepszego, to jest GX, ale oni są ewidentnie słabsi. No, nie są aż tak mocni, ale też wymiatają, ok. Także mamy trzy bardzo mocne krany i dwa najlepsze, najlepsze. Który będzie według Was najlepszy? Napiszcie w komentarzu. Ja uważam, że Rojscy jednak mają większy potencjał, no i też tutaj ta siła polski gracz będzie decydowała, jednak Polacy zawsze bardzo dużo pomagali kranom najlepszym i sprawiali, że to oni byli właśnie w topce. Ale oczywiście zobaczymy, czas pokaże. Może jakieś starecie europejskie niedługo się szykuje, to wtedy zobaczymy, jak to będzie w praktyce. Przy okazji warto wspomnieć, że nie tylko Fame się rozpadł, również taki kranik 3V, Veni, Vidi, Vici się rozpadł. To był kran troszeczkę turecki i tutaj klawicze opuścili ten kran niedawno. Też był inny kran fioletowy, a tutaj kryzys, można powiedzieć kryzys klanów w prawda? Kryzys klanów w Mam nadzieję, że ta historia wam się troszeczkę spodobała, jeżeli tak, to zostawcie łapkę w górę. No i na koniec chcę powiedzieć, że oczywiście ja nie uczestniczyłem w żadnym z tych klanów, w bitwach, ale całą treść przedstawił mi gracz, który tam grał, czyli Kolmi Piotr. Serdecznie zapraszam na jego transmisję na żywo na Twitchu, bo on streamuje. Bardzo dobry gracz. Dowódca też zresztą w paziach czasami z nami pogrywa. No i cóż, zobaczymy, zobaczymy jak to się rozwinie. Jestem ciekaw, jak wygląda przyszłość. Najlepszy kran w wodzie na serwerze europejskim. To tyle, do zobaczenia, cześć!